tego kiosku. Kościół Świętego Piotra z 1195 roku. Tutaj widzimy Kościół Świętego Mikołaja, założony przez Ottona III, ojca Ottona, tylko grafa Adolfa III, ojca biskupa Brunona Schoenburga, jak również ojca Adolfa IV, świętego Franciszkanina, pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej w Berlinie w dniu, kiedy święty Ludwik, król królów, odszedł do nieba 25 sierpnia 1270 roku. Berlin założył jej dziadek. Gdy się urodziła, jej babcia Małgorzata z Lubiszewa, królowa Danii, założyła w Rostocku klasztor Świętego Krzyża. A jej druga babcia była u klerysek we Wrocławiu. Byłam tam w 2018 roku, 8 marca, kiedy pielgrzymowałam do Oświęcimia na 10 marca. Rocznica otrucia biskupa Edmunda Nowickiego w Warszawie, więźnia Dachau, który był biskupem Gorzowa Wielkopolskiego, koordynatorem właściwie. Został 15 sierpnia w 1945 roku Gorzowa, który wybudował, ufundował brat dziadka polskiej królowej 2 lipca 1257 roku. Tak, chodzę. Mam taką wielkie szczęście, że Boża Opatrzność mnie prowadzi drogami świętych. A urodziłam się w Gdyni, w dniu, kiedy aresztowano 3 kapłanów. Było to 7 lat po wojnie. Dlaczego byli torturowani 3 lata jako szpiedzy Watykanu? Byłam fotografem w Kościele Serca Jezusa w Gdańsku Brzeszczu. Poświęcił go 1 kwietnia w 1911 roku święty biskup August Rosentreter, urodzony tylko tydzień po świętej Bernadetce, 13 stycznia 1844 roku, biskup chełmiński do 26 roku, kiedy biskupem został biskup morski Okoniewski. Nie ma o niej wiadomości. W Portugalii, w Lizbonie zmarł w 1944 roku, podobno 1 maja, w rocznicę swoich święceń biskupich. Święcenia biskupie kardynała Sapiehy były w Rzymie. Wyświęcił go jego przyjaciel, polski papież Pius X. 17 grudnia w 1911 roku. Był to 25 lat potem siostra Faustyna, która urodziła się 25 sierpnia w 1905 roku, widziała urodziny Franciszka, 17 grudzień 36 rok, a wcześniej w Hamburgu 14 czerwca w 1936 roku urodził się rabin Galicji Edgar Glück, a potem w Nowym Jorku w 1946 roku, 14
czerwca urodził się Donald Trump. W dniu, kiedy oddano dla Ormian Kościół świętego Piotra i Pawła, 14 czerwca 1958 roku, w Osnabrück urodził się Olaf Scholz. Pierw był burmistrzem Hamburga, tak jak wcześniej homoseksualista. Który razem z Adamowiczem organizowali wystawę Solidarności w ratuszu Alle von Beuys. Wystawa była otwarta 15 listopada 2004 roku. 15 listopada 1980 roku w Bonn, w pałacu wnuka Sobieskiego, spotkał się 60-letni, zwany polskim papieżem, Karol Wojtyła. Spotkał się z nim piąty kanclerz Niemiec, ich Niemiec, które powstały podobno 23 maja w 1949 roku w Bonn. 10 milionów Niemców było wtedy w Rosji, w obozach. 10 milionów. A potem przy najstarszym klasztorze Świętego Krzyża, klasztorze Cysterców, fundowanym w 1222 roku, mogile, założono osiedle Nowa Huta. Lenina. 23 czerwca 1949 roku. Plany zrealizowano 12 października 2019 roku, kiedy byłam w Warszawie w ich Pałacu Kultury na ich kongresie fatimskim. Był tam również Stalin od Piusa X. Nie ma prawdy. A dlaczego? Tego dnia w Rzymie Franciszek pokazywał, ile milionów uczniów i studentów katolickich mają władzę nad nimi. Było to wszystko przygotowane do 23 lutego 2020 roku, kiedy w Bari spotkali się biskupi i Franciszek dał sygnał do akcji Korona. Były to urodziny Rothschilda, pradziadka Adolfa, we Frankfurcie nad Menem w 1744 roku. Cesarzem był wtedy wnuk Sobieskiego, Karol VII, 50. cesarz. Koronowany przez brata we Frankfurcie nad Menem w tysiąclecie synody zwołanego przez świętego Bonifacego, jak również w tysiącleci urodzin Karola Wielkiego, który tutaj, w tym miejscu, założył pierwszy kościół do nawracania pogańskich Sasów. Sasowie, polski król August II Sas, właściciel Quedlinburga, był wnukiem króla Danii, który dał zgodę 16 maja 1658 roku na kościół świętego Józefa na Letonii. No i przybyli polscy żołnierze z opalińskimi tutaj do Hamburga na Wandsbek 12 października 1658 roku, przywożąc sobie obraz Matki Boskiej Królowej Polski, przypominający odrodzenie Królestwa Polskiego
26 czerwca w 1295 roku. Matko Boża Wszechwładna, jak to wszystko zorganizowane. Święta Siostra Faustyna jest patronką mojej całej rodziny. Dlatego też nie było wojny przecież. To było 2077 dni panowania szatana. A takim przestępcą był Andrzej Wyszyński, który zaczął swoją rolę grać razem z Leninem, Stalinem, Dzierżyńskim, Wasilewskim i Szymborskim. Już od 13 grudnia 1913 roku na ulicy Szewskiej 16. Bo Solidarność ich powstała w Moskwie 16 czerwca 1913 roku, a Adolf zaczął działać malując piękne obrazy Matki Boskiej i mówiąc o Bożej Opatrzności. Już 25 maja w 13 roku przed kościołem Teatynów, kościołem Fundacji Wittelsbachów, dziękczynienie za urodziny 11 lipca 1662 roku Maksymiliana Emanuela, towarzysza Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, błękitnego księdza, męża od 15 sierpnia 1694 roku Teresy Kunegundy Sobieskiej, urodzonej i koronowanej w łonie matki na Wawelu 2 lutego 1676 roku. 2 lutego 2008 roku był ingres Marksa, tego, który napisał również Kapitał. Marks napisała mu, że akurat ma ingres w rocznicy koronacji w łonie matki, regentki całej Bawarii, która 10 lat była na wygnaniu w Wenecji. Zatrzymano ją na granicy 14 maja 1705 roku. 13 grudnia 1707 roku za panowania króla Stanisława Leszczyńskiego i królowej Katarzyny Opalińskiej-Leszczyńskiej, która była właścicielką 60 miast i 150 wsi. W tym do jej własności należały Tulce, gdzie 1 lipca 1114 roku ukazała się Matka Boska. Należały również Słońsk przy granicy, gdzie jest klasztor Johanitów, gdzie celowo zamordowano 4 marca w 1944 roku ojca arcybiskupa Lefebvre. Dwa wyroki śmierci otrzymał w Berlinie 28 maja w 1943 roku. Tam, gdzie ścięto naszego dziadka Konstantego za podanie chleba. Ścięto go 28 kwietnia w 1943 roku, w dniu, kiedy Matka Boska objawiła się w Warszawie, zapowiadając swoje objawienia od 3 maja 1943 do 15 września 1949 roku. Jak w tym wszystkim jest błogosławiony Wyszyński, kardynał tysiąclecia, który urodził się 3 sierpnia 1901 roku. Był młodszym kuzynem Wyszyńskiego, urodzonego 10 grudnia 1883 roku w Odesie. Wcześniej, 10 maja 1893 roku, w Tulcach, tam gdzie Matka Boska się objawiła 1 lipca, w święto Chrystusa, był prezydentem Bydgoszczy od 1932 roku. Tam, gdzie 1 października 1891 roku mój 40-letni dziadek Stanisław Tomaszewski ufundował Gazetę Bydgoską. A tego dnia wielkie rozterkę miał w Holandii brat Antoni Kowalczyk,
który tutaj w Hamburgu był bierzmowany i cudownie uzdrowiony w 1890 roku. Brat Kowalczyk urodził się w Dzierżoniowie 4 czerwca 1866 roku, kiedy w Londynie 16 lipca 1866 roku nasz Herman Cohen, apostoł Eucharystii, założył Karmel Matki Boskiej Szkaplarznej i Szymona Sztoka. Wcześniej w 1856 roku przy Lourdes założył za radą proboszcza z Ars pustelnię Matki Boskiej Nadziei. 2 lata potem, 11 lutego 1858 roku, w grocie w Lourdes ukazała się Matka Boża. Matka Boża ukazała się w tym dniu, co urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski. I kiedy w Warszawie wydano życiorys Hermana Cohena, nawrócenie Hermana, fotopianisty, towarzysza Liszta. Imprymatur mamy 22 lutego 1858 rok. 1931 rok. Płock, gdzie arcybiskup Julian Nowowiejski był biskupem, arcybiskupem. Bierzmował kardynała Wyszyńskiego w 1913 roku. Urodziny jego 11 lutego w 1931 roku, a 22 lutego w święto w stolicy Piotrowej ukazał się Jezus Miłosierny siostrze Faustynie, a potem 22 lutego w 1942 roku w Estonii zamordowano nuncjusza papieskiego, arcybiskupa Profitlisia, urodzonego 11 września w 1890 roku duszpasterza Polonii w Hamburgu. 22 lutego w 1945 roku zamordowany został w Dachau planowo Palotyn Ryszard Henkers, którego wspomagał biskup Józef Nathan, biskup rówieśnik Stefana, nie, Adama Sapiehy, który był arcybiskupem Krakowa od 17 grudnia w 1911 do 23 lipca 1951 roku. Matko Boża Wszechwładna, Wszechpotężna, objawiona w rocznicę urodzin Benedykta V, Piusa XII, Leona XIII, 2 marca 1917 roku w Komenskoj przy Moskwie. Wspomóż nas. Jezu, ufam Tobie. Dziękujemy Ci za Matko Boże, za wszystkie łaski, za wszystkich biskupów. Dziękuję Ci również za mojego tatę, Bernarda Jana Pawła, który się urodził 24 lipca 1919 roku. Pamiętam 24 lipiec 2007, kiedy dziękowałam Bogu za mojego tatę i dowiedziałam się, że odeszła moja przyjaciółka Immaculata Adamska, urodzona Karmelitanka Bosa, urodzona 11 lipca w 1922 roku w Ostrowie Wielkopolskim. I tego dnia dowiedziałam się, że nasza córka oczekuje naszego wnuczka, Gabriela Martin. Urodził się Gabriel Martin 7 maja 2008 roku. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża Wszechwładna. Obiecałaś w Nevers
to, co w tej chwili się dzieje. Mamy Tobie, Boże, ufać. Boże, opatrzności serca Jezusowego, wspomóż nas. Jezu, ufam Tobie. Objawiał się Jezus siostrze Szarycy 17 września w 1939 roku. A 17 września w 1941 roku w Dachau był apel 800 kapłanów razem z biskupem Kozalem. Mieli się przyznać, że są Niemcami, by mogli opuścić obóz. Nikt się nie przyznał. A w tym czasie w obozie Dachau od 11 lipca 1941 roku był umieszczony biskup niemiecki, ksiądz niemiecki Johannes Neuhäusler, urodzony przy Dachau. Przy bazylice świętego Piotra i Pawła 27 stycznia 1888 roku. W pojedynczej celi spędzał swoje 57 urodziny 27 stycznia w 1945 roku. Został wyzwolony, tak zwany, jako zakładnik SS. Było 141 prominentów 17 krajów. W tym również był Zamojski z Kozłówki, gdzie rezydował Karol Wojtyła, nie Karol, Stefan Wyszyński, kuzyn Andrzeja Wyszyńskiego, przygotowany do swojej roli na kardynała tysiąclecia. Nie było wojny, był program, który toczy się i również i dzisiaj. A w to włączeni są wszyscy, którzy tutaj w tym mieście rządzą. Die Zeit, Helmut Schmidhaus. Pamiętam, jak 13 maja w 2000 roku w Muzeum Kuzunge Werbe, gdzie 33 lata byłam fotografem. Fotografowałam ikony, które Breżniew podarował Schmidtowi. Na jednym odcinku frontu byli przyjaciele. Spotykali się w Bonnie i w Hamburgu w 1978 roku, jeszcze przed wyborem Karola Wojtyły. Wtedy to działał Wyszyński razem z synem Bieruta, ambasadorem Polski w Niemczech, w Bonn. Od 1978 do 1982 roku. Także tutaj Tusk dostaje nagrody, Gieremek dostawał nagrody Karola Wielkiego. Otrzymała również Ukraina 14 maja w zeszłym roku w Bonn, nie w Bonn, w Aachen, bombardowany właśnie tego 11 lipca 1941 roku, kiedy tu w Hamburgu zamordowali biskupa Płocka, Leona Wetmańskiego, który bierzmował naszą siostrę Bieniek, Wiktoriana Bieniek, urodzona w 1926 roku, która zmarła, poszła do nieba 19 czerwca w 2022 roku. Wszyscy jesteście tutaj. Boże, opatrzności serca Jezusowego. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Objawiony 1 lipca w 1932 roku przed Trwałą Niedzielą tutaj w Hamburgu 17 lipca. I podobno Merkelowa się urodziła w Hamburgu 17 lipca w 1954 roku. A Boża Opatrzność mi przyprowadziła właśnie do tego miasta 17 lipca w piątek 1981 roku. A 19 lipca byłam pierwszy raz w Muzeum Kunstwerke Werbe na ostatnim dniu wystawy o faraonach. Myślałam, jak dobrze ma fotograf. Byłam tam 33 lata fotografem. A w 33 rocznicę urodziła się nasza piąta wnuczka Ewa Marta. Jezu, ufam Tobie. Dzięki Ci, Panie Boże, za wszystkie łaski. I proszę również Ciebie, Antonie Kowalczyku, wszystkich zamęczonych i wszystkich świętych o pomoc, bo tylko prawda jest ważna. Wiem, święty Maksymilianie, jak zaprowadziłeś mnie na swoje urodziny do arcybiskupa Wielbusa. Było niezwykłe, że byłam w Dachau w obozie 6 grudnia 2006 roku, a wieczorem nie miałam noclegu. Bardzo padał deszcz. I poszłam
do kościoła Trójcy Świętej, gdzie główny ołtarz fundowała Teresa Kunegunda Sobieska, regentka Bawarii, święta Polka. Nie miałam noclegu i powiedziałam: Maria Anna, ty jesteś święta, ja nie mam noclegu. A mój tata, jak pisał o siostrze Faustynie, pisał o tobie. A przy mnie siedziała Helga. Dzisiaj z nią rozmawiałam i Helga się mnie zapytała, czy nie mam ochoty się u niej przynocować. Pamiętam ten dzień, idąc do niej, mówię, że szukam Aretina. Wiedziałam, że to jest potomek syna króla Armenii, która go adoptowała Teresa Kunegunda Sobieska 13 grudnia w 1707 roku w Wenecji. I że jego potomek Aretin był ojcem Ryszarda Aretina, jezuity, którego szukałam. Ryszard Aretin, jego ojciec, 3 sierpnia w 1927 roku wydał życiorys Teresy Neumann z Königsreut. Były to urodziny 26 kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przetłumaczył na wiele języków. A potem Teresa Neumann była matką chrzestną Brunona Rothschilda, urodzonego w 1900 roku, który miał sprawę o bluźnierstwo. Nawrócił się. Był jej synem chrzestnym 28 sierpnia w kościele świętego Wawrzyńca. Nie, 10 sierpnia w kościele świętego Wawrzyńca w Königsreut. Matko Boże. Miał święcenie kapłańskie w dniu, kiedy Eugenii Rawalsku ukazał się Bóg Ojciec, 1 lipca w 1932 roku. No i wtedy było wiele święceń, wiele zmian. Jest taki ksiądz Świejkowski, którego poznałam pielgrzymując drogami świętych. Otrzymał parafię Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Właśnie 1 lipca w 1932 roku. A urodził się 11 listopada w 1890 roku. Został zamordowany w Dachau. W kościele, gdzie był proboszczem, widziałam jego tablicę, ale proboszcz nic o nim nie wiedział. Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ulicy Piłsudskiego 2001 roku jest olbrzymi pomnik Jana Pawła II. Jest ponad 800 pomników Jana Pawła II. No często jest z kardynałem Wyszyńskim i umieszczone jest wszędzie tam, gdzie mordowano księży albo trzymano księży, tak jak w oborach w klasztorze cystersów, w klasztorze karmelitów, gdzie byłam 5 sierpnia 2022 roku razem z biskupem Neuhäuslerem, który napisał dzieło swoje Kreuz und Hakenkreuz w 1946 roku. W 50 roku, 29 października, wyświęcił na diakona Żyda Ratzingera. Ratzingera, który się urodził 16 kwietnia w 1927 roku. Była to dziewiąta rocznica, kiedy do Dachau przywieziono 200 polskich kapłanów. Wśród nich było dwóch księży Bolesławów Wyszyńskich. Jednego Bolesława Wyszyńskiego, kapłana urodzonego w 1888 roku, zamordowano w Dachau. A drugi kapłan, Bolesław Wyszyński, urodzony w Poznaniu w 1910 roku, był rektorem polskiej misji w Rzymie. W maju 1978 roku do Rzymu przyjechał syn Bieruta, ambasador Polski w Niemczech. No i Wyszyński razem z Wojtyłą, który był w jego wprowadzeniu, miał tam 7 lutego w 1965 roku nawet przemówienie na cześć tego księdza Bolesława Wyszyńskiego. Zwolnili go ze stanowiska jako agenta, a na jego miejsce dali Michalika. Michalika, który się urodził 20 kwietnia w 1941 roku, już był przeznaczony jako następca zlikwidowanego w wypadku samochodowym biskupa Wilhelma Pluty.
Wilhelm Pluta, święty biskup, w którym byłam zakochana. Jak dowiedziałam się o jego historii? Został zginął w wypadku samochodowym, ale wszystko robił do koronacji Matki Boskiej, Królowej Polski w Rokitnie. Została koronowana w rocznicę poświęcenia tej wielkiej bazyliki mariackiej 18 czerwca w 1989 roku. Tutaj bazylika była poświęcona 18 czerwca w 1329 roku. 18 czerwca w 1949 roku w Warszawie urodzili się Kaczyńscy, w dniu, kiedy Adam, kiedy został na karę śmierci skazany Adam, który Doboszyński. Doboszyński, dobry znajomy siostry Łuszczkiewicz, która 9 lat torturowano jak w potworny sposób. Aresztowana była w Wadowicach 28 sierpnia 1948 roku. A przecież w Wadowicach 12 kwietnia 1947 roku nawrócił się Rudolf Hess. Jest to owoc ofiary salezjanina, księdza Władysława Szambeka. Zginął w 1941 roku w straszny sposób. Ale nawrócił się Rudolf Hess, błagając naród polski o przebaczenie. Jego spowiednikiem był jezuita, ksiądz Władysław Lon. Wszystko jest poprzekręcane. Tego dnia, co się nawrócił Rudolf Hess, objawiła się Matka Boska przy trzech fontannach w Rzymie. Było to zapowiedziane 12 kwietnia w 1937 roku. Matka Boska zapowiedziała to Luigine Sinapi, której kazała iść do Watykanu i powiedzieć, że Pacelli będzie papieżem. Był to wielokrotnie jako nuncjusz papieski tutaj w Hamburgu. A urodził się tego samego dnia, co święty Benedykt V, 2 marca 1915 roku urodził się Benedykt V, a nasz święty papież, ostatni papież fatimski Pius XII, urodził się 2 marca 1876 roku, 66. rocznicę urodzin Leona XIII. Zmarł 9 października 1958 roku. Pogrzeb miał w rocznicę cudu słońca w Fatimie. 13 października w 1958 roku i tego dnia zmarła 33-letnia wizjonerka cudu eucharystycznego. W 1952 roku, kiedy urodził się nuncjusz papieski, który wypromował Jacka. Oj, tego, który się ożenił. Oj, zapomniałam, jak się nazywa. Ale słynny Jacek. Cyrk zrobili z kapłanów. W nagrodę został nuncjuszem w Moskwie, a potem w Paryżu. Naszym świętym proszę też również o pomoc naszego świętego biskupa Czackiego, kardynała Czackiego, który urodził się 16 kwietnia w Porycku, tam gdzie zaczęli rzeź wołyńską 11 lipca w 1943 roku. Ale to była trzecia rocznica, jak 11 lipca w 1941 roku zlikwidowali tutaj biskupa wietnamskiego. Do Dachau przywieziono biskupa Neuhäuslera. Kiedy alianci bombardowali Aachen i kiedy alianci bombardowali Münster. 3 sierpnia dlatego płakał i krzyczał nasz kardynał von Galen, Clemens August. Była eutanazja, wyrzucali siostry zakonnice. Było takie bezprawie, zbrodnie. Były tu urodziny Wyszyńskiego, o którym nigdy nie wspomniał.
No, trzeba też wspomnieć o jego historyku, teozofie, który pisze o urodzinach w 54 roku 3 sierpnia Wyszyńskiego, co 1500 sióstr wyrzucono z klasztorów na Śląsku. Jezu, ufam Tobie, Matko Boże, pomóż nam. Wszyscy święci, święty Boże, Jezu, ufam Tobie.